Koniec lata i początek jesieni to czas, kiedy Polacy masowo ruszają na grzyby. Grzyby są smaczne, ale mogą być też śmiertelnie trujące. Bardzo często zatrucia związane z grzybami są spowodowane tym, że ktoś uciął sam kapelusz i myśląc, że to jest czy gołąbek na przykład zielony, czy gąska zielonka, a pod spodem była pochwa muchomora zielonawego. Popularnie znany jako muchomor sromotnikowy, to najbardziej trujący grzyb spotykany w polskich lasach. Zawiera on amanityny, są to toksyny, które ogólnie mówiąc powodują martwice wątroby. Mając wątpliwości, czy zebrane grzyby są jadalne, warto zgłosić je do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam specjaliści sprawdzą grzyby. Nieraz przyszedł grzybiarz, który praktycznie połowa w koszyku były grzybów, które musieliśmy zabrać i wyrzucić, bo były niejadalne i trujące. Na pewno możemy stwierdzić, że kilka żyć uratowaliśmy. Wiesław Kamiński, grzyboznawca i autor wielu publikacji poświęconych grzybom, przypomina, że nie ma dobrego sposobu odróżniania tych trujących od nietrujących. Albo się grzyby zna, albo nie. W wypadku muchomorów wszelkiego rodzaju próby smakowe mogą się skończyć źle. Muchomor zielonawy w smaku jest bardzo smaczny, tyle że po prostu śmiertelnie trujący. Grzyby zbieramy do koszyka. Grzyby jadalne przechowywane w foliowych torbach mogą spowodować zatrucie pokarmowe, ponieważ rozwijają się w nich chorobotwórcze bakterie. Chodzimy po lesie, zbieramy często do jakichś reklamówek grzyby. Potem długo wracamy do domu, jest ciepło, to się wszystko zaparza. Ziemia plus grzyby plus bakterie. I to powoduje taką toksyczną mieszankę i mamy do czynienia nie de facto z zatruciem grzybami, tylko ze spożyciem posiłku, w którym namnożyły się bakterie. Złe przechowywanie, zbyt długie przechowywanie, wielokrotne podgrzewanie tej samej potrawy. Lwia część przypadków, około 3/4 ludzi zgłasza się, szuka pomocy lekarskiej z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, które są wtórne do spożycia gatunków jada. Mamy nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. To są najczęstsze objawy. Jeżeli objawy żołądkowo-jelitowe występują po 6, 8, czasami nawet 12 godzinach od spożycia posiłku, wtedy powinna się zaświecić czerwona lampka i konieczna jest wizyta u lekarza toksykologa, czy zgłoszenie się do najbliższego oddziału ratunkowego. Zbierajmy tylko grzyby znane, co do których nie mamy żadnych wątpliwości.